Jestem w kolonii karnej nieopodal miejscowości Sablayan w zachodnim Mindoro. Znajduję się w części zupełnie wyłączonej ze zwiedzania, dlatego że za moimi plecami znajduje się blok o najwyższym rygorze. W środku siedzą m.in. mordercy, gwałciciele, podpalacze, członkowie karteli narkotykowych na samym początku swojej drogi resocjalizacji. Za moment będę z nimi rozmawiał. Przez kolejne kilka dni będę również przebywał i pracował z więźniami uprawnionymi do pracy na farmie. Czeka mnie chyba zatem najbardziej poważny fragment mojej wyprawy pod ciemną skórą Filipin od czasów spotkań i rozmów z biczownikami i krzyżowanymi ascetami w Pampandze. Czego się spodziewam? Spodziewam się poznać niebezpiecznych i nieprzewidywalnych ludzi, ale nie tak jednoznacznie złych i złowrogich, jak brzmienie ich więziennej kategorii. Spodziewam się usłyszeć ciekawe historie i przemyślenia. Jestem też ciekaw, czy pozytywny obraz tej kolonii pokrywa się z rzeczywistością. Jakie będą wyniki moich obserwacji, o tym dowiedzą się Państwo z kolejnego rozdziału mojej następnej książki.